A my idziemy z króliczkiem do weterynarza. A co się mu stało? No bo ma ten katarek dalej, to nie wiadomo co mu jest. No to George, jedziemy na przygodę. Konieczna dobra przygoda, co? Nie no, konieczna przygoda. Żeby był zdrowy i dobrze się czuł. To idziemy? No. A maseczka? O, tutaj są. Są nawet dwie. Proszę. Założyć sobie maseczkę. Po prostu ja cię rzecz położę. Zakładaj. No a ciekawe co to będzie, co nie? No. Bo jeszcze w ogóle mieliśmy jechać 5 maja, a dzisiaj jest 29 kwietnia? No. Nie, 28 chyba. Nie, no, ale 29. Ale w maju mieliśmy jechać na... szczepienie. No właśnie, a tu nagle się okazało, że George musi jechać do szpitala. Tak. George. Biedny króliczek. Dajcie łapki w górę, żeby było wszystko okej. Dla George'a, no. To idziemy, chodźcie. Bo już jest późno. Na co się w ogóle George'owi... No bo on ma taki kater, czasami normalnie ma takie, że 4 razy pod rząd. Pamiętasz jak było, jak siedzieliśmy razem u mnie w pokoju? No właśnie, coś George, ale już tak kiedyś miał, pamiętasz? No miał tak kiedyś też na samym początku. I wtedy przepukaliśmy mu oko, tak pani weterynarz powiedziała, żeby zrobić, no i się okazało, że George ozdrowiał, no a teraz to nie pomaga coś. No nie pomaga. Także George musi iść na przymusowy spacer, ale chyba niezbyt ciekawy, nie? On nie lubi za bardzo. Nie. Siedzi spokojnie. Dobra, idziemy. Oby tylko nie został na dłużej tam, nie? Tak. W szpitalu. Ale myślę, że w tym vlogu się dowiecie, co z George'em. My sami nie wiemy. Okej, Jojo, czekaj chwilę. Musisz go tu trzymać potem. Tak, tak. Mały. George. On w ogóle miał przed chwilą takie... miał takie zmuszenie takiego... No to jest ma oczy duże. Bo jest ciekawy. Ja bym otworzył klatkę. I wtedy George wyjdzie i nas będzie tutaj zabawiał. Już dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu. A jak tam George? George śpi? Dobrze. No miał takie odloty, zobaczcie, tutaj wam się pokazuje. Ale nie zaspał. Nie. A najgorzej jak zostanie w szpitalu. Teraz majówka idzie, to może dopiero po majówce wróci do domu i co wy na to? Nie. Myślicie, że dzisiaj wróci? Nie, ja trzymam kciuki, że będzie dobrze, dzisiaj wrócimy do domku. Nie. I George będzie zdrowy i happy. Albo jutro. To gdzie jest książeczka George'a? Wezmę go zaraz tutaj, tamtej. Tu weź wszystko. Tak. Bo gdyby pani go chciała zważyć, to tam od razu może pisać. Dobra. A tutaj jest George. Michasia przekazuje pacjenta. No to łapka w górę. No to George, powodzenia. No, to na razie czekamy na dobre wieści. Nie? Michasiu? No jestem ciekawa. Matko, no będzie dobrze, nie? No. Pewnie. Zwierzaki też chorują. Dobra, Marek zniknął. To idziemy, George, co? Razem, tylko ty i ja. Są ludzie? Nie ma chyba ludzi. Nie, ludzi nie ma, także szybciutko chyba sprawę załatwimy, George. Dobra, zobacz jaki króliś. Chwilę musimy poczekać. Pani doktor wyszła i coś tam jeszcze organizuje. George. George, spokojny. Król został na badaniu i zostanie prawdopodobnie do jutra. Smuteczek! No. Michaśka! Co ty na to powiesz? No ale trzeba, nie? Kto się będzie w nocy tłukł, Michasia? Pani na razie nic nie powiedziała, a będzie jakoś znaczy się kontaktować? Znaczy się nie, no mówi, że ten, że dzisiaj będzie się kontaktowała albo po południu, albo wieczorem, bo musi go zbadać. Powiedziała, że ten, że pyta się, czy może pobrać krew, czy może mu zrobić rentgen klatki piersiowej. Także królik będzie badany, no. Aha, dobrze. No i to tyle, pozostaje czekać. Na twój numer czy na mój? Na mój. Dobra. To muszę sobie telefon pogłośnić. Dobrze, to o, jedziemy. Zobaczcie, Michaśka coś nie za bardzo zadowolona. Dotarło? No. No dotarło, no, słuchajcie, do Michaśki, że królik zostaje i jest w sumie pierwszy dzień bez królika. Co ta Michaśka? Trawkę. To z jakiej do okazji? No, że przyjeżdżę. Na powitanie? Na powitanie. Impreza będzie? Miasta, no. Fajne, to jest fajne. No ciekawe, co będzie się dało prać, tak? Nie, da się prać, ale mi ciuchnę.
i trawkę będzie wyżerał. No ciekawe, jak będzie smakowała. To jest niby do kotów, ale króliki mogą mieć, nie? Przyszedł już SMS? Co ty mówisz? Przyszedł już SMS? Jeszcze SMS nie ma. Zobaczcie w ogóle, co kupiłam dla Georgia. To w ogóle miała taką etykietkę, ale mi spadła. Zobacz, to jest taka jakby kuleczka, żeby sobie ją mógł obgryzać. Jeszcze trzeba ją rozpakować, no, oczywiście. Wow, to jest ładne, ci powiem. Tam to stare się chciało, nie? No, rozleciało się. Poczekaj, ja może światło włączyłem, gdzie to widać. Mam tylko nadzieję, że nie trzeszy ten mikrofon. No, bo powiem wam przecież taką historię, że George już tam to obgryzł, dwa mikrofony, no znaczy kabelki. Kabelki, dwa kable i dwa ciachno tymi zębami. A to chyba będzie jadł, bo to jest tutaj jakieś takie sianka, jakieś takie... Aha, fajne. Tutaj... Ale to jest fajne, śmie, fajniejsze niż to poprzednie, nie? Tak, bo tu po górę nawet możemy sobie o tak włożyć. Może, żeby nie jak zleje, to tylko to wtedy bierzemy, a nie całe. Poczek, tak, bo tam to trzeba było prać całe, ale też może sobie tak wymieniać kolorki. Ja a nawet można to wyciągnąć, dać jakiś podkład tu, chociaż. Zobaczcie, kupiliśmy taką trawkę. No bo sklepie chyba było widać, ale nie jest tak dobrze. Ale ona jest w ogóle dla kotków. Ale pani mówiła, że króliki je mogą jeść. A to jest w ogóle, zobacz, takie ciężkie, patrz jakie to jest wysokie. Mógłby ci się przyjść, co? No fajnie by było. Ale jeszcze nic nie pisali sobie tego od weterynarza. Jest co, chyba trzeba porządek zrobić w tej klatce jeszcze teraz, póki go nie ma, co? No. Dobra, to my robimy porządek. I widzimy się za jakiś czas, może z George'em, nie wiem. Nie wiem, czy jeszcze napiszę, czy nie. Co robisz? O, układam sobie puzzle. Puzzle? Klatka zrobiona? No, klatka zrobiona. Oj, zobaczcie, w ogóle wiecie, co ja odkryłam przed chwilą? Co? Że ta kuleczka... Pokaż. Przechodka. Faktycznie. Pachnie normalnie tym. Tak, takim sianem. Hmm? A sianom dałaś? Tak. Jest wszystko? Tak jest. Dobra, na razie nikt nic nie pisał. No, marchewka tak wygląda jak wygląda. A ile tych puzli jest? 500. A ty co teraz będziesz robił? Będę czekał na telefon, na SMS-a. No ja też. Masz. Nara. Michaśka! SMS przyszedł od weterynarza. Możemy jechać po George'a. Tak? No. Naprawdę? No? No to jedziemy. Do 18 go możemy odebrać. Ale naprawdę nie ściemniasz? No przecież naprawdę, nie widziałem. Marek, tak? No, naprawdę. Bo mamy drugi żarty. Proszę. Gdzie? Tu. Dzień dobry, proszę. Która jest godzina? 16. Ubieramy się. Ale przygotować... Ale chwila, czy wszystko jest dla George'a gotowe? Miaśka. Tak. Klatka zrobiona. No. No to co więcej, więc idziemy do roboty. Jeszcze się podłoga tylko myje. Proszę, jak ładnie przygotowane. O, jak ślicznie. Pojedziemy. I co ty na to? Fajnie. A ja myślałam, że dopiero jutro. Ja też, bo my się spodziewali, no tak, że jutro. No mówiła pani doktor. Ciekawe, co mu w ogóle jest, czy tylko kata, czy wiesz. To Marek, no jak... zobaczymy. Tak, ja pójdziesz go odebrać, to zapytaj. A wy nie jedziecie ze mną? No jedziemy, ale nie wejdziemy, nie? Osoba. I zapytaj o pazurki. Wie, o pazurki i szczepienie. Właśnie. I ważenie. Bo mamy wizytę na 4 maja, czy możemy już... A można go zaszczepić od razu. Czy możemy przyjechać w ogóle, co mu jest, jakie leki, może coś podać, albo wszystko okej? Okay? Jedziemy. My już idziemy właśnie po George'a, ja jest burza. Ja nagrywa, ten kabelek szwankuje. Tak, jedziemy po George'a, pamiętacie jak zawoziliśmy George'a? To było słońce, było ciepło, teraz tak nie, ciepło jest, zimniej. Ale wpadał też, nie? Także zobaczymy, się dowiemy co tam jest z George'em. No i właśnie, ja się zastanawiam do czego pierwszy George podbiegnie, jak myślisz? Do trawki. Do trawki? A Marzenka, jak myśli, do czego George podbiegnie? Ja myślę, że tupnie nóżką i będzie obserwował. A do pierwsze to do końca wejdzie. A ja myślę, że George pierwsze poleci do zaklatkę. Tam do tego starego swojego tunelu. No, nie? Idę po George'a, Miaśka. No, to proszę, to jeszcze torebka. I torebka. To poczekaj, ja znowu wyjdę, idę jeszcze po ten. I pamiętaj, tu masz książeczkę zdrowia, gdyby pani coś chciała napisać. Jakby go zważyła, to niech dopisze, bo my ostatnio żeśmy go nie ważyli. Wiem, nie ważyły George'a, no. Bo z nim jest coraz gorzej. Co to jest? No wiem, coraz to gorzej, bo nie chcę, wiecie, już tak siadać. Już zaraz przyjdę. Nie chcę tak siadać normalnie na wadze. Łobuz jeden. Dobra, bierzemy transporterek. Ulala. Dobra, jest. Daj mi Michaśka torbę. Proszę. No to na razie. Na razie, pa. Zamknij sobie drzwi.
pan deszcz. A my siedzimy grzecznie i czekamy. Czekamy na Georgia. Czekamy na Georgia. George, idziemy do domu. No. Ja już po wszystkim, co? Jak było? George? No to Michaśka się ucieszy, ja się za chwilę zobaczy. Gdzie ty jesteś, morda? Tu. Chyba nas nie widzi, bo myśmy zmienili miejsce parkingu. Pa, pa. No halo. O, jest George. Dzień, George. Jest łobuz. Jest łobuzik. Co się działo tam? Ojojoj. Co? No katarek u George'a jest. Co? No musi podtrzymać, żeby tym nie bąknął. Dobra. Skąd to? No za chwilę wszystko powiem. A masz książeczkę? Mam. Zobaczcie, jest George, który się nawet tam zesiusią. No. Chyba miał stresa. George ma katar, jak się okazało. Coś ty. Mocny katar, mocne przeziębienie. No ale jak to? Nie wiem, pani powiedziała, że mogliśmy to przynieść z ulicy. Ach, te króliczki to są takie delikatne zwierzątka. No i co my mamy robić, Marek? Ma tak, antybiotyk. Będziemy przyjeździć co tydzień, tu będziemy przyjeżdżać z George'em na zastrzyk. Także George, słuchajcie, przyjeżdża już za tydzień na zastrzyk. Ej, to on taki ma ten... Antybiotyk. W domu będzie dostawał jakieś jedno lekarstwo w strzykawce, drugie lekarstwo, tabletki, krople do oczu, 3 razy dziennie po jednej kropli. A jakąś karma jest? Nie, jedzenie normalne, można wprowadzać warzywa i owoce. Ale czy owoce nie, warzywa, ale owoce od czasu do czasu. George! Ale leków ma dużo. Jak on se wyjdzie z tej klatki swojej? To normalnie, on będzie gdzieś podskakiwał chyba, a bardziej tupał. Okej. Okay. No, jesteśmy w domku. George. Stój, tylko trzeba. O, trzeba ci tak postawić. O, czekaj. No, i ciekaw, do czego poleci pierwszy. U, ale się zesiusiał. No. Co? No, i kto miał rację? Co? Ja miałem rację. Gdzie? Poleciał do swojego tego. No, George, się zobacz, jak się nasz tu poleciał. Straszony, on musi teraz przyjść w domku, nie? No, także... Witamy cię w domku! George już się trochę oswoił. No, jakoś nie za bardzo, nie? No, już jest w domku. No, trochę może się wystraszył, jak tam był pani weterynarz. Trawka mu smakuje, tak, zobaczcie. Tak, już obżarta. Ale najbardziej mu smakuje co? Babka. Tak, liście babeczki. Za tydzień musimy z nim jechać, wiecie gdzie? Do weterynarza. Czy chcecie taki odcinek, to zostawcie łapki w górę. To na dzisiaj to już tyle. Dajcie łapki w górę. No i do następnego odcinka, to na razie, pa! Dziękujemy za wszystkie życzenia zdrowia dla George'a.